Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Kamila Kalinczak i zapraszam Państwa na podcast. Katarzyna Werner, dziennikarka, wieloletnia prezenterka jednej z głównych telewizji informacyjnych w Polsce. Od nieco ponad roku, od prawie półtora roku, żyje z rodziną na Zanzibarze. Dzisiaj wybieramy się do niej z wizytą. Wysokie obcasy. Halo, halo. Dzień dobry, Kasiu. Jak tam na Zanzibarze? Dzień dobry, tu Zanzibar. No właśnie, dzień dobry, tu Zanzibar. Prąd jest, to nas bardzo cieszy. Niewykluczone, że będzie go momentami brakowało, ale myślę, że damy sobie tutaj radę. To też jest charakterystyka sytuacji, w której się znalazłyśmy. Tak sobie myślę, że historia to jednak trochę lubi zatoczyć koło, bo jeszcze niedawno codziennie mijałyśmy się, przekazując sobie bardzo późnym wieczorem studio telewizyjne i stół prezenterski. I zastanawiam się, czy trochę nie tęsknisz. Telewizja fajna. Telewizja to bardzo ważny etap mojego życia i przede wszystkim telewizję tworzą ludzie, dlatego chyba jeśli już, to też tęsknię za nimi. Z wieloma z ludźmi, z którymi pracowałam, mam kontakt do dziś, gadamy sobie dość regularnie, za pomocą oczywiście różnych środków komunikacji, jak to dziś bywa. Natomiast nie brakuje mi dziennikarstwa, to próbuję podkreślić, ponieważ tutaj życie jest pieruńsko ciekawe, zwłaszcza dla człowieka wyrwanego z wygodnej Europy, a zatem każdy dzień jest wyzwaniem, każdy dzień jest ciekawy, każda sytuacja, scena niemalże jest ciekawa, zmusza do zadawania pytań, do uczenia się tego miejsca i pod tym względem jak najbardziej mam dziennikarskie Eldorado i z tego też miejsca bardzo chciałam powiedzieć, że żałuję jako dziennikarz z prawie 20-letnim stażem, że było tej Afryki tak mało w newsach, zresztą nadal jest, bo uważam, że zasługuje na o wiele więcej uwagi, ale doskonale wiemy jak jest. Zawsze koszula bliższa ciału, więc zawsze Polska, potem Europa, potem Stany Zjednoczone, a o Afryce z reguły mało kto wie, mało kto czyta i mało co rozumiemy z tego landu, ale z drugiej strony dla takiego jak ja człowieczka jest to bardzo pouczające doświadczenie. Ale wiesz co, no teraz właśnie podcasty, zobacz, wysokie obcasy wchodzą całe na biało, dzwonią na Zanzibar, robimy podcast, może to jest w ogóle, wiesz, pomysł na to, żeby jednak jeszcze to dziennikarstwo sobie bardziej przybliżyć, no wiesz, w tym sensie, że nie wiem, może podcast z Zanzibaru regularny? Bardzo proszę, będę szczęśliwa, bo tu naprawdę jest o czym opowiadać, zwłaszcza też, że mam regularny kontakt z Polakami, którzy tutaj przyjeżdżają na Zanzibar na wycieczki do naszego hotelu i sobie rozmawiamy i widzę, jak oni odkrywają tę wyspę, tak jak ja 4 lata temu, kiedy pierwszy raz tutaj wylądowałam i wszystko było zadziwiające. Mnie już wiele rzeczy nie dziwi, bo już okrzepłam, przyzwyczaiłam się i nauczyłam się troszkę tej Afryki. Natomiast widzę po nich, że ta wiedza jest im potrzebna, że wiele rzeczy ich zdumiewa, wiele rzeczy ich zaskakuje i myślę, że to fajny pomysł jest, pani redaktor. Mówi się, że z telewizji, z anteny, z wizji się nie odchodzi, no bo to jest taka praca, która wciąga czasami bez reszty. Jak długo dojrzewałaś do tej decyzji? Jak to się stało, że jesteś teraz tam, gdzie jesteś? Od półtora roku. To wiesz, to na pewno był proces. To nie jest tak, że pstryk i już, zwłaszcza, że mamy wciąż małe dziecko, bo Tymek ma teraz 5 lat, więc kiedy wyprowadzaliśmy się, to miał 3,5-4 w tym momencie życia był i to jest odpowiedzialność rodziców, żeby zabrać dziecko gdzieś na drugi koniec świata. Ale nawet jeżeli już o dziecku mówimy, to jest to jedna z najpiękniejszych decyzji, jeśli chodzi o Tymka, jeśli chodzi o to, jak on się rozwija, jakich ma kolegów, jak myśli, jaką szeroką miewa głowę, tolerancyjną i otwartą. I to dla mamy jest rzecz bardzo ważna, wzruszająca. Jak o tym myślę teraz i mówię, to mam nawet łzy w oczach, ale być może będzie jeszcze okazja, żeby o tym pogadać. Natomiast ten proces dojrzewał. Byliśmy tu pierwszy raz 4 lata temu na moich urodzinach, okrągłych 40, że się tak pięknie wyrażę. I od tego czasu gdzieś tam ten Zanzibar nam po głowie chodził. Potem przyjechaliśmy tutaj na miesiąc już z Tymkiem właśnie, już nie do resortu, żeby mieć wszystko podane na tacę, tylko bardziej do takiego butikowego, małego hotelu jak nasz, który jest na skraju wsi i gdzie tą wieś możesz obserwować, zżyć się z nią. I kiedy wyjeżdżaliśmy po tym miesiącu, to płakaliśmy i my, i nasza wieś, więc stwierdziliśmy, że to jest jednak znak i zaczęliśmy sobie układać, jakby to było, gdybyśmy jednak taką decyzję podjęli. W pewnym momencie wszystko zaczęło się po pierwsze ładnie układać, że to jest możliwe. Po drugie, jest to jakiś rodzaj ucieczki od tego świata, w którym żyliśmy, ponieważ też wiesz doskonale, że życie dziennikarza informacyjnego jest mocno skupione na wydarzeniach, o których mówi, a my od jakichś 2-3
trzech lat mojego ostatniego antenowego życia nie mówiliśmy niczym innym jak o PiSie, o Platformie, o dobrej zmianie, o wszystkim związanym z polityką, tak jakby nie było innego życia i świata. I szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to już męczyło, ponieważ uważam, że dziennikarstwo ma znacznie szersze znaczenie i ważniejszą misję niż tylko oddawanie anteny politykom. A słyszę od naszych gości, którzy przyjeżdżają, że jest w Polsce jeszcze gorzej, więc z tego powodu bardzo się cieszę, że te decyzje podjęliśmy. I to też sprawia, że żyjemy w swoim życiu drugi raz. To nie jest tak, jak się mówi, że życie jest tylko jedne. Można przeżyć dwa życia za jednego życia i my właśnie to praktykujemy, bo uczymy się nowego zawodu, nowego sposobu na zarabianie pieniędzy, nowego języka, nowego otoczenia, nowego życia, absolutnie nowego. Ja wiem, że to tak brzmi, natomiast jeśli się to przeżyje, to dopiero mniej więcej dociera, jak duża jest to rewolucja w życiu i ile wymaga od człowieka pracy, wysiłku. Ale to też i odświeża związek, jeżeli mamy rozmawiać na takim poziomie, i odświeża właśnie na przykład moje dziennikarstwo, moją potrzebę zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Naszego synka bardzo ta zmiana rozwinęła, więc myślę, że podjęliśmy jak najbardziej słuszną decyzję i oby tak było dalej, to będzie naprawdę cudownie. A wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo zamierzałam cię o to zapytać, więc myślę, że to jest doskonała okazja. O to, jak dzisiaj widzisz Polskę z perspektywy Zanzibaru? Pytam o to w ogóle w takim wyjątkowym dniu, bo nie wiem, czy wiesz, dzisiaj we wszystkich mediach... Wiem wszystko, co się dzieje w kraju, mimo że nie mam telewizji. I dokładnie 31 sierpnia, tak jak skończyłam dyżur ostatni w TVN-ie w poranku, od tego momentu nie oglądałam telewizji żywej, prawdę powiedziawszy. Oczywiście wszystko jest w internecie i wiem, o co toczy się walka i mam nadzieję, że to będzie walka wygrana dla mediów, chociaż mediów pal licho, bo to są przekaźniki. Ja tylko pozwolę sobie uzupełnić, bo Państwo muszą wiedzieć, że my nagrywamy podcast w dniu, w którym we wszystkich mediach, poza mediami publicznymi, odbywa się akcja Media bez wyboru, czyli akcja mówiąca o daninie, którą rząd chce wprowadzić, którą chce nałożyć na media, która de facto paraliżowałaby w pewien sposób istnienie wolnych mediów w Polsce. Dlatego właśnie pytam dzisiaj Kasię Werner o to, jak z perspektywy Zanzibaru widzi tę sytuację. No i jak to jest? No bardzo życzę przede wszystkim Polakom, żeby mieli dostęp do wolnych mediów, ponieważ widzimy sami, jak zmienia się postrzeganie rzeczywistości, kiedy dostęp ma się tylko do jednej telewizji, która niekoniecznie mówi prawdę, tak to delikatnie nazwijmy. Dziennikarstwo w ogóle w ciągu ostatnich paru lat w Polsce się zmieniło i uważam, że w złą stronę to idzie i mam nadzieję, że to wszystko jakoś się zawali i uda się odbudować na nowo. Natomiast wiele było po drodze takich elementów, i Trybunał Konstytucyjny, i sądy, niezależność sądów, i niezależność prokuratury, i prawa kobiet, i oczywiście kwestia aborcji. To wszystko jak gdyby wysyła nam wszystkim sygnał, że jednak powinniśmy być czujnymi obywatelami. Być może gra taka ostateczna rozegra się właśnie o media, kiedy do naszych Polaków, rodaków dotrze, że są naprawdę pozbawiani pewnych swobód, przywilejów oraz wolności. I wolność wypowiadania się, wolność mediów jest jednym z priorytetów, jednym z filarów tej wolności, która ma naprawdę przełożenie na wszystkie inne, więc bardzo mocno wam kibicuję. Bardzo mi przykro, co się dzieje w naszym kraju. Słucham, oglądam, czytam i bardzo jest mi przykro przede wszystkim, jak mogło się to nasze otoczenie w ciągu tak krótkiego czasu w tak złą stronę zmienić. No właśnie widzę, że jesteś bardzo na bieżąco, a domyślam się też, że jesteś osobą bardzo zapracowaną w takim sensie, że po prostu tworzysz, budujesz coś zupełnie nowego w zupełnie innym miejscu, jak sama powiedziałaś, na drugim końcu świata. I to mnie też zastanowiło i tak się w sumie uśmiechnęłam, bo niełatwo się było, Kasiu, z tobą umówić na nagranie. Ja to sobie myślałam, że ja napiszę, chodź porozmawiamy, nagramy sobie podcast, będzie to kwestia, nie wiem, umówienia studia, bo spotykamy się, ja jestem w studiu, Kasia jest u siebie na Zanzibarze, a tu się okazuje, że ty po prostu masz mnóstwo roboty. Jak to jest w takim razie z tą pracą u ciebie? To prawda, jest bardzo gorący czas i nawet tak się śmieję z mężem, że chyba nas ktoś szuka w tym Zanzibarze, bo każdy sobie właśnie wyobraża, że tutaj taka plaszka, emerytura jest, że sobie ludzie leżą, kontemplują ocean, chłodzą się pod palmami, natomiast tutaj też toczy się normalne życie. Jedna z pań kiedyś wysłała mi propozycję pytań do wywiadu i pierwsze w ogóle pytanie było, czy to prawda, że zaczyna pani dzień od kąpieli w oceanie? I pamiętam, że bardzo mnie to rozbawiło i powtarzałam to wszystkim moim znajomym, wszystkim zapracowanym znajomym, no bo my tu mamy, drodzy Państwo, swoje rodziny, mamy domy, które musimy utrzymać, mamy szkołę, za którą musimy zapłacić, żywność, którą musimy kupić, kredyty w Polsce, które musimy spłacić i tak dalej, i tak dalej. Także tu się toczy normalne życie. Wstaję o 7 rano,
i tego czasu, czyli o waszej 5 rano i ogarniam synka do szkoły, szykuję mu śniadanie, zawozimy go z mężem do szkoły, potem planujemy dzień, albo jedno z nas idzie na wycieczkę, drugie jedzie do hotelu, mamy marketing na głowie, mamy budowę na głowie, no jeszcze nie skończony do końca nasz hotel, więc to mam na myśli, mamy wycieczki na głowie, mamy mnóstwo pytań od Polaków, którzy wyruszają na przykład w podróż i zalewają nas mailami. Staram się w miarę na bieżąco odpowiadać i być czynnymi, ale to rzeczywiście sprawia, że bardzo mało tego wolnego czasu wbrew pozorom jest i korzystam chętnie z tego na przykład, że jeździmy z gośćmi na wycieczkę, w których jest obowiązkowa kąpiel w oceanie i wtedy kąpię się w oceanie razem z nimi, ale to nie jest tak, że opalam się, leżę, pachnę i korzystam tylko z oceanu. Nie, nie, tu się odbywa naprawdę ciężka praca. No właśnie, powiedziałaś o tych wycieczkach, doprecyzowałaś teraz, że to nie chodzi o takie wycieczki, że wy sobie jeździcie zwiedzać, tylko że jesteście przewodnikami, tak? Tak, to jest nasz pierwszy zawód, który sobie tutaj wymyśliliśmy, z którym próbujemy się ciągle mierzyć. Zanzibar pod tym względem nie jest łatwy, że on ma bardzo chroniony rynek pracy i wiele reguł gry jest tutaj bardzo rygorystycznych, ale w związku z tym, że my jesteśmy gośćmi na tej ziemi, to absolutnie ważne są dla nas tutejsze reguły gry i chcemy grać zgodnie z nimi, więc musieliśmy otworzyć firmę, musieliśmy zatrudnić ludzi i tak dalej, wynająć samochody, kierowców, przewodników i długa, długa lista tych rzeczy jest, więc tym się zajmujemy. Natomiast my jesteśmy takimi osobami, które bezpośrednio spotykają się z gośćmi z Polski i oprowadzają ich po polsku, tłumaczymy pewne rzeczy, odpowiadamy na wszystkie pytania, spędzamy z nimi czas, pokazujemy, że my naprawdę tutaj jesteśmy. To nie jest tylko taka firma na pokaz, tylko my rzeczywiście w tej firmie jesteśmy, aktywnie działamy, jesteśmy na niemalże każdej wycieczce Paweł bądź ja, czyli mój mąż albo ja, tak żeby Polacy czuli się no, tacy zaopiekowani, tak jak miało być. My mieliśmy z nimi zwiedzać te wyspy i razem z nimi jesteśmy na tych wycieczkach. Razem sobie spożywamy posiłki, razem kąpiemy się w oceanie, razem tropimy małpy i tak dalej, i tak dalej. Także towarzyszymy naszym gościom cały czas. Nie jesteście sami na wyspie. Mam na myśli, w sensie Polaków jest więcej na Zanzibarze. Czy wy się łączycie w jakąś społeczność? Spotykacie się jakoś regularnie? Jak to wygląda? Ilu was jest? Oczywiście, że tak. Jest tutaj zaskakująco dużo Polaków. Przynajmniej dla mnie było to zaskoczeniem, bo znałam kilkoro, którzy tutaj na pewno wiedziałam, że są. Natomiast liczba tych, którzy rzeczywiście są albo przybywają w ostatnim półtora roku, albo dwóch latach powiedzmy, albo nawet ostatnim roku chyba nawet najintensywniej, jest bardzo duża. I zdecydowana większość z nas trzyma się blisko siebie, dbamy o siebie, znamy się, lubimy się, szanujemy się, przynajmniej ja mam takie uczucia względem zdecydowanej większości Polaków i robimy mnóstwo fajnych rzeczy razem, między innymi zrobiliśmy WOŚP już drugi raz, mamy jakieś pomysły wspólne, to też coś wymyślamy sobie, wspieramy się nawzajem, kiedy był koronawirus, a my jeszcze nie mieliśmy hotelu, natomiast mieliśmy mnóstwo gości, którzy potrzebowali pomocy noclegowej i ich na przykład jakiegoś wsparcia tutaj na miejscu, to też wysyłałam na przykład tych gości do przyjaciół naszych z różnych hoteli, dając im zarobić i jednocześnie trzymając ich hotel jakoś tam na powierzchni, bo to był niełatwy czas, także myślę, że sporo sobie nawzajem zawdzięczamy, my również czerpiemy z ich doświadczenia, wiedzy, kontaktów, umiejętności i wszystkiego innego, więc myślę, że tutaj jest bardzo dobra komitywa między nami. No właśnie, ale też bardzo podkreślasz to, że żyjecie w takiej symbiozie z lokalnymi mieszkańcami. No bo się nie da, my jesteśmy tutaj. No. To ci lokalni ludzie stanowią absolutną większość tej wyspy i uważam pod wieloma względami, że potrzebują też takich ludzi jak ja, którzy na przykład właśnie dają pracę, tworzą, wymyślają, dbają, uczą i tak dalej, bo Afryka jest miejscem, w którym wielu rzeczy brakuje. Wielu rzeczy jest w nadmiarze takich, których na przykład w Europie nie ma i bardzo za nimi tęsknię, także potrzebuję wsparcia, potrzebuję wiedzy, potrzebuję umiejętności, potrzebuję kreatywności i myślę, że akurat to jest też taki obowiązek, żeby tutaj tych ludzi aktywować, pomagać, działać razem z nimi, pokazywać troszkę inny świat, uczyć się od nich wielu rzeczy, no i absolutnie żyć w symbiozie, no nie da się inaczej. A jak to jest, powiedz proszę, bo tak się właśnie zastanawiam, czym różni się wasze życie tam od życia lokalnych mieszkańców? To znaczy wasze jest łatwiejsze, mimo że przenieśliście się na drugi koniec świata de facto i właśnie tak jak mówisz, musieliście zrezygnować z wielu rzeczy, które dzisiaj mi się wydają oczywiste.
Pod wieloma względami jest łatwiejsze, pod wieloma względami jest trudniejsze. Łatwiejsze w tym znaczeniu, że człowiek jest majętny, majętniejszy, o może tak. To znaczy, że ma jakieś oszczędności, to znaczy, że umie oszczędzać, to znaczy, że umie wymyślić sobie biznes, stworzyć go, zrealizować, ewentualnie poprosić o pomoc kogoś w Europie, jakąś rodzinę. Natomiast człowiek tutejszy nie ma takich możliwości. Z drugiej strony człowiek tutejszy jest na miejscu. On zna te reguły gry, on zna rynek, on zna zasady na przykład prawne dotyczące firmy, prawa pracy i tak dalej, i tak dalej. No i bez tego jak gdyby też człowiekowi chyba nie byłoby tu dane za bardzo zadziałać, więc muszą żyć w zgodzie. Kto ma lepiej? Nie wiem. Myślę, że powinni się nawzajem gdzieś tam uzupełniać i razem współpracować i nawzajem się od siebie uczyć, bo to też nie jest tak, że człowiek z Europy przylatuje z portfelem pełnym pieniędzy i wydaje mu się, że w sumie wszystko ma. Dopiero po jakimś czasie tutaj patrząc na tych ludzi dociera do niego, że w sumie ma tylko ten portfel z pieniędzmi, natomiast ci ludzie tutaj mają rzeczy o wiele cenniejsze, mają relacje, mają bliskość, mają przyjaźń, mają bezpośrednie kontakty, a nie za pomocą urządzenia jakiegoś technicznego i tak dalej, więc myślę, że jedna i druga strona może tutaj nawzajem z siebie sporo czerpać i chyba powinna. A powiedz, jak zdecydowaliście się przenieść, zapadła decyzja i zaczął się ten proces przenoszenia się, bo domyślam się, że to jest jednak proces, to jak to się mówi, zabezpieczyliście sobie tyły, to znaczy braliście pod uwagę, że będziecie musieli zaraz wrócić? Oczywiście, że tak. No, to jest jeden z tych argumentów, który przekonuje takich jeszcze nieprzekonanych do naszego planu. Nasz plan rezerwowy jest taki, że zawsze możemy wrócić do Polski. Nie mamy tam żadnych drzwi zamkniętych. Ja nadal nawet jestem oficjalnie pracownikiem TVN. Możemy wrócić, więc myślę sobie, że jeżeli w najgorszym razie możemy do Polski, to chyba nie jest tak źle jeszcze z nami. Ale myślę, że zanim wykorzystamy ten wariant, to będziemy próbowali innych rozwiązań. Na razie idzie nam dobrze, mam wrażenie. Jedna firma działa pięknie. Hotel, który wystartował miesiąc temu, też działa pięknie i mam nadzieję, że tak będzie. Zwłaszcza, że jesteśmy na początku tej drogi i wiele jest naszych jeszcze braków po naszej stronie i wielu rzeczy się musimy nauczyć. Ja to wiem, widzę i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Więc na razie nie mamy takich myśli. A ostatnio nawet sobie tak rozmawialiśmy z mężem, że kto wie, może ta zmiana też wywołała coś takiego, że człowiek przestaje się bać zmian, bo ona była rzeczywiście radykalna, gruntowna i taka po całości i staje się odważniejszy albo też i ciekawszy tego świata, bo pomyśleliśmy sobie ostatnio, że skoro nam się udało w miarę dobrze stanąć na nogi w Afryce, to ciekawe jakby to było w Azji i jeszcze tam nas nie było, jeszcze nie byliśmy w żadnym azjatyckim kraju, więc kto wie, no to są właśnie takie myśli, że jedno jest życie i że trzeba coś z tym życiem robić, a nie siedzieć w kanapie tylko dlatego, że ta kanapa jest wygodna. A powiedz, co u Tymka? Ile ma lat w ogóle teraz? Chłopczyk nasz kochany ma 5 lat, skończył w październiku. Od roku chodzi do szkoły, nawet nie, bo też mieliśmy tutaj czas lockdownu i covida, więc szkoła też była zamknięta, więc myślę, że z pół roku w roku chodził do tej szkoły. Kiedy go zapisywaliśmy, nie miał jeszcze ukończonych 4 latek, nie znał angielskiego, poza pewnie policzeniem do 10 i kolorami może, tak mi się wydaje, już nawet nie pamiętam. Po 2 tygodniach zaczął przez sen mówić po angielsku, a miesiąc później już mówił płynnie z kolegami, z nauczycielami po angielsku, a teraz mówi lepiej niż mama i tata razem wzięci po tym angielsku, więc no cudowną przemianę ten chłopak tutaj przeżywa i mam nadzieję, że będzie nam za to dzieciństwo kiedyś wdzięczny, bo ja mu bardzo zazdroszczę na przykład. Kiedy go odprowadzam do szkoły albo go odbieram, to bardzo często mnie dopada taki mały, cichy, schowany przed wszystkimi wzrusz, bo ja bym marzyła o takiej szkole. On ma w klasie 12 bodajże dzieci i każdy z nich już jest nie tylko innej narodowości czy koloru skóry, tylko też odcieni i mieszanek tych narodowości. To jest niesamowite, bo Tymek na przykład, kiedy zaczyna kolorować, a nadal tego bardzo nie lubi robić, to na przykład pyta, czy ten chłopczyk ma mieć kolor brązowy skóry, czy cappuccino, czy biały, jaki ma być ten człowiek. Myślę, że dzieci w Polsce nie zadają sobie w wieku 5 lat absolutnie takich pytań, bo widzą tylko to, co widzą, czyli białego człowieka, a on jak gdyby jest otwarty, bo wie, że ci ludzie są inni i każde też to dziecko wnosi coś fajnego do szkoły. On miał w klasie dziecko żydowskie, dziecko pakistańskie, ma Kenijko Angielkę, ma Włoszko Irlandkę, mój Boże, ma Zanzibarkę, ma Zanzibarczyko Norwega i tak dalej, można wymieniać. Te wszystkie dzieciaki cudownie się razem bawią, mają swoją ścianę wspinaczkową, mają swój małpi gaj, szkoła uczy ich sadzić roślinki, mają fantastyczne
praktyczne zajęcia ze sztuki, mają zajęcia sportowe, co można sobie wymyślić, ten chłopczyk wszystko ma i też w takim fantastycznym towarzystwie, także mam nadzieję, że wyrośnie na mądrego chłopaka. No właśnie o tę edukację chciałam cię zapytać, bo jeżeli chodzi o taką edukację dotyczącą egzystowania w społeczeństwie, zwłaszcza wielokulturowym, z którą to edukacją, no wiadomo, że jest problem w wielu miejscach, między innymi w Polsce, no różnorodność nie we wszystkich grupach społecznych jest postrzegana za atut, jest problem z tolerancją i tak dalej, więc domyślam się, że tutaj ta kwestia jest zaopiekowana. Ale czy nie martwisz się o taką, o takie skutki edukacji, nawet nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale jeżeli jesteś w takim, jeżeli żyjesz całe życie w takim kraju jak Polska, czy w kraju Europy Zachodniej, to mówi się, że ta edukacja, to są te szkoły, takie wiesz, te najlepsze, te uniwersytety, tu taki, no na Zanzibarze go nie ma. Nie martwi cię to? Do uniwersytetu też jeszcze mamy kupę czasu, więc absolutnie jeszcze o tym nie myślę i nie mam pojęcia, gdzie będziemy albo gdzie on będzie wtedy, kiedy to będzie ten czas w jego życiu. Natomiast myślę, że tak szeroko otwartej, myślącej kulturowo, a jednocześnie dbającej o edukację tak po prostu szkoły w Polsce by nie miał. Tymek ma 5 lat, tak jak mówiłam, a potrafi już dodawać, odejmować rzeczy w okolicach 20, na przykład, nie wiem, 18 minus 9, bez pudła wszystko pododaje, poodejmuje. Zaczyna pisać, znaczy pisze już prawie od roku, zaczyna czytać pięknie i to w dwóch językach. Także te wszystkie rzeczy się dzieją w jego życiu, tylko że w fajniejszych okolicznościach, mam wrażenie. Dbamy o to, żeby znał język polski, uczymy go literek, uczymy go czytać, więc te rzeczy, mam nadzieję, nie będzie miał zaniedbane, także będzie mógł sobie, nawet jeżeli będzie chciał wybrać w przyszłości szkołę w Polsce, to bardzo proszę, drzwi ma otwarte. Wiem, że nie nauczyłabym go ja, ani na przykład szkoła w Polsce angielskiego, tak jak on już umie. Więc już jest jakaś wartość dodana i ten system edukacji tutaj mam wrażenie, że jest bardziej człowieczy, mniej sformalizowany. Tutaj też nauczyciele to są nasi znajomi, ponieważ wyspa jest mała, więc spotykamy się również prywatnie na weekendach, na jakichś imprezach, spotykamy nauczycieli Tymona. Znamy się, możemy sobie wszystko powiedzieć, te zasady nie są jakoś bardzo sztywne, tylko luźne i zarówno dzieci, jak i rodzice są szczęśliwi, że tworzą te społeczność, więc jest coś w tym niesamowitego, bo pamiętam, jakie są klimaty w Polsce, kiedy nauczyciel potrafi po pół roku przerwy przez COVID pierwsze zdanie, jakie powiedzieć do dzieci, to otwórzcie podręczniki na stronie 26. Tutaj jest nie do pomyślenia. Tutaj na dzień dobry u nas dzieci tańczą, śpiewają piosenkę I'm so happy, skaczą wszystkie, są zawiedzione, że muzyka cichnie, bo trzeba usiąść w końcu do ławki i się zacząć uczyć, więc to są ważne elementy. To są mimo wszystko dzieci, to jest 5-letni chłopczyk, który mam wrażenie, że ma świat teraz fajny, idealny, gdzie może się rozwijać, uczyć i poznawać wiele nowych rzeczy, a jednocześnie robi to w sposób tak bardzo miękki, sympatyczny, przytulny i opiekuńczy, że naprawdę wzrusza mnie nasza szkoła i jego klasa i to, co się w jego życiu wydarza i niech tak trwa. Zresztą pięknie pokazujesz to na swoim profilu na Facebooku Mama na Zanzibarze, który to profil bardzo serdecznie Państwu polecamy, bo tam są piękne obrazki właśnie grających chłopców w piłkę nożną, ale nie tylko. No i to rzeczywiście takie ciepło stamtąd bije. A powiedz jeszcze proszę, jak wygląda kwestia opieki zdrowotnej, bo myślę, że to jest coś, co tutaj wiele osób interesuje. No przeprowadziłaś się tam jednak z małym chłopczykiem. Wiem, że się o to też martwiłaś, bo pamiętam jak rozmawiałyśmy o tym kiedyś, że no tak, trzeba to posprawdzać i tak dalej. Co wyszło z tego sprawdzania? Że znowu nie jest źle, tak jak się nam wydawało z odległości 10 tysięcy kilometrów, bo patrzymy ciągle na Afrykę przez stereotypy. Oczywiście sprzyja temu to, że jestem człowiekiem z Europy, który ma jakieś pieniądze i ma jakiś swój biznes i zarabia, no powiedzmy, dobrze. Natomiast nie jestem człowiekiem lokalnym, którego oczywiście na wiele rzeczy tutaj nie stać. Ale służba zdrowia tutaj działa wyśmienicie, zwłaszcza ta płatna, o tej mówię. I jest stosunkowo niedroga w porównaniu do cen polskich. Przykładowo miałam tylko raz przygodę tutaj z panią doktor. Pani doktor pochodzi akurat z Niemiec, jest Niemką za Zibarką już. Pani ma swój własny gabinet. Przyjęła mnie, uwaga, w niedzielę wieczorem koło 18-19 w swoim gabinecie puściutkim. Dla mnie go otworzyła, zrobiła mi zabieg, dała mi lekarstwa, opatrunki na cały tydzień, wcześniej oczywiście znieczulenie i wszystkie inne rzeczy i zapłaciłam za to wszystko $52. Więc w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nawet nie ma sensu się ubezpieczać, ponieważ ubezpieczenie dla naszej rodziny to kilka tysięcy dolarów, natomiast przez całe 2 lata użyliśmy na razie służby zdrowia tutaj raz za całe $50. Bez problemu, dostępnej natychmiast,
potrzebujesz, przyjeżdżasz, masz, płacisz i to nawet niewygórowane pieniądze. Inni moi znajomi, którzy mieli więcej doświadczeń ze służbą zdrowia, byli nawet w tutejszym szpitalu, też mówią, że zrobili sobie komfortowo, bardzo szybko wszystkie potrzebne badania, bez czekania, bez kolejek, bez umawiania się, za przystępne pieniądze. Więc myślę, że stosunek jakości do ceny, tak po poznańsku, jest bardzo okej. I na razie oby tak też dalej w tym zakresie i obyśmy niespecjalnie też tej służby zdrowia potrzebowali. Natomiast lokalna służba zdrowia oczywiście jest w gorszej sytuacji, ponieważ ludzi lokalnych tutaj nie stać na to, żeby pójść do takiego lekarza. Popularna jest tutaj cały czas medycyna naturalna. Są też lokalni lekarze w niektórych wioskach, zwłaszcza w tych, gdzie są duże resorty, hotele, gdzie potrzeba takiej opieki medycznej non-stop. I ona niestety jest dla tych ludzi często droga i niedostępna, ale to też jak gdyby nie wszystkie rzeczy są takie drogie i niedostępne. Mówimy o jakiejś takiej poważnej medycynie. Lekarstwa takie typu przeziębienie, kaszel, grypa, cokolwiek, nie są jakoś dziko drogie, więc myślę, że wystarcza. Byliście już w Polsce od momentu przeprowadzki? Byłam ja na chwilkę. Byłam niestety w szczycie koronawirusa, więc dlatego sama, bez chłopaków. Nie chciałam ich narażać, zwłaszcza, że miałam 4 przesiadki przez cały świat. Przelatywałam, żeby tam dolecieć, bo to nie był łatwy moment, jeśli chodzi o podróżowanie bardzo. Teraz jest o wiele lepiej. I pamiętam, że to było 10 dni spędziłam w Poznaniu u mamy i przez 10 dni ani razu nie widziałam słońca. I pamiętam, że tak siedziałam, wie, o mój Boże. Teraz dopiero dociera, jak dużo tego słońca mam, jak ono jest potrzebne i jak bardzo mało go w Polsce, jak bardzo mi przykro też z tego powodu, że tak jest. Jak daleko masz do oceanu? 21 kroków. A jaki kolor widzisz najczęściej w ciągu dnia? Bo ja obecnie biały i to nie jest najgorzej, jak się domyślasz, bo po prostu jesteśmy zasypani. Wiesz co, no tutaj i naprawdę jest lazurowo, te zdjęcia ja naprawdę przyznaję bez bicia się, nie potrafię używać filtrów, jakichś dodatkowych, nie wiem, efektów na zdjęciach, bardzo, bardzo rzadko próbuję bardziej to robić testowo, zobaczyć o co chodzi niż stosować, więc 99% moich zdjęć i filmów to są zdjęcia prawdziwe, niefiltrowane. I te lazury rzeczywiście tak wyglądają. Tu bardzo łatwo być fotografem. Tu bardzo łatwo być fotografem. Tu wystarczy wyjść z aparatem i już jesteś świetnym fotografem, naprawdę. Ale Kasiu, to ja cię tutaj przywołuję w takim razie do porządku i stawiam delikatny minus przy twoim nazwisku. Jak masz 21 kroków do oceanu, to ty się musisz tam codziennie kąpać. Ja uważam, że to w ogóle powinien być jakiś taki zapis ustawowy, że jak masz już tak blisko, to po prostu musisz, bo wiesz, wszyscy, którzy nas teraz słuchają, to mówią, no nie, bo my jesteśmy zasypani po pas w śniegu. Ja wiem, ale wiesz co, tak sobie też często myślę o tych, co to mieszkają w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, może nie 21 kroków od oceanu, natomiast oni też nie chodzą nad morze codziennie, bo ono jest w świadomości, ja je codziennie widzę, ja je mam przez okno, ja je mam na tarasie, na podwórku, ja je po prostu mam i ono zawsze jest, ta moja wielka lazurowa woda. Natomiast, tak jak mówię, no troszkę żyjemy tu i pracujemy, zajmujemy się też innymi rzeczami niż tylko pływanie w oceanie, a po drugie, to też na usprawiedliwienie podwiem, na przykład teraz, kiedy jest kilka i mogłabym pójść do oceanu, to on ma akurat odpływ, czyli jest no pół kilometra ode mnie, bo właśnie woda odeszła sobie i wróci za 6 czy 5 godzin. Więc jak się może pięknie dzień poukłada, to obiecuję spełnić twoje życzenie i pójdę się wykąpać. No dobrze, to tak już kończąc. Co by się przydało kobietom w Polsce, co mają kobiety na Zanzibarze i co by się przydało kobietom na Zanzibarze, co mają kobiety w Polsce? O mój Boże, to bardzo trudne pytanie. To bym musiała najpierw za 3 dni pomyśleć nad odpowiedzią. Wiesz co? Ale widzisz, celowo jest takie otwarte, żebyś właśnie mogła powiedzieć mi to, co ci pierwsze przychodzi do głowy. Kobiety na Zanzibarze, myślę, mają to, czego kobiety w Polsce mogłyby mieć, a mianowicie więcej uśmiechu i więcej luzu. My jesteśmy bardzo zapracowane, zabiegane, zatroskane, zdenerwowane bardzo często, natomiast nie tylko kobiety, tutaj w ogóle ludzie do siebie się uśmiechają bardzo często. Tutaj aż nie wypada po dzień dobry nie zapytać, co słychać, jak się masz i odpowiedzieć, że jest świetnie, bo większość ludzi, nawet tych ubogich, lokalnych, i tak przez dobre 20 sekund pierwszych słów ze sobą zapewniają się o tym, że jest fajnie i z uśmiechem to robią i też bardzo często obserwuję na przykład naszych pracowników gdzieś tam w hotelu, oni potrafią mijać się ze sobą w drzwiach, trwa to dokładnie ułamek sekundy i to zawsze jest uśmiech, to nie jest narzekanie, Jezu, ile mam jeszcze do roboty, a ten strójki to tak nabrudził w tym pokoju, że ja po prostu chyba 3 dni będę sprzątać.
tego bym chciała, żeby Polki miały więcej. Więcej luzu, więcej uśmiechu. Jesteśmy kobiety piękniejsze, gdy się uśmiechamy. I tutaj te kobiety są przepiękne, a my jesteśmy takie często ukrzywione, zmartwione, zagonione, skupione na czymś nieobecne. Tego bym chciała. Natomiast kobietom zanzibarskim, no pewnie komfortu życia większego, chociaż z drugiej strony bardzo często tutaj sobie z gośćmi dyskutujemy i oni mówią, no tak, ale jak pani tutaj mogła się przeprowadzić do takiej biedy, ci ludzie w takich warunkach żyją. Ja po jakimś czasie tego nie widzę, dlatego że widzę coś innego. Ci ludzie z wyboru tak żyją. My w Polsce, w Europie musimy gonić, żeby coś spłacić, żeby coś kupić, żeby coś wymienić. Ci ludzie nie mają potrzeb i dzięki temu uważam, są o wiele szczęśliwsi. Nie muszą pędzić, nie muszą gonić, nie muszą mieć, nic nie muszą. Oni tak szczerze powiedziawszy, nie do końca muszą pracować, ponieważ oni mają jedzenie wszędzie. Oni mają jedzenie w oceanie, oni mają jedzenie na drzewach. Każde prawie drzewo to jest tutaj jedzenie i ono jeszcze owocuje 2 razy w roku, więc byt jest zapewniony. Kwestia wygód. A jeżeli się ich tak bardzo nie potrzebuje, to ma się wiele problemów i zmartwień z głowy. Więc tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy bym coś chciała tak na siłę implementować z Europy tutaj. Ci ludzie są szczęśliwi swoim życiem, i im mniej się będzie im chyba pewne rzeczy narzucać, zmieniać, pokazywać, tym chyba będzie fajniej. Pięknie to wszystko brzmi. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za rozmowę. Chciałabym trochę słońca od ciebie. Nie przesyłam ci śniegu. Ale spoko, fajny śnieg. Śnieg dobry to jest dobry, wiesz. Ja, najgorsze są te takie słoty, błota i tak dalej. Natomiast dobry mróz i piękny śnieg to też jest piękny widok. Ja lubiłam przynajmniej. Ale myślę też, że to, że mówisz, że tak szybciutko jest najlepszym dowodem na to, że u ciebie jednak ten czas trochę płynie wolniej. I to jest takie też wspaniałe. Myślę, że wszyscy ci tego zazdrościmy. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest bardzo dużo miejsca. My jesteśmy naprawdę na miejscu z otwartymi ramionami, serduchami, drzwiami, więc jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje jakiegokolwiek resetu od rzeczywistości polskiej, śniegu, maseczek, czegokolwiek sobie na tą listę wrzucicie, bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy i na pewno pomożemy w czymkolwiek się da. I wysyłam i Tobie, i redakcji, i Polakom wszystkim, którzy będą słuchać nas, i to słońce takie, które przypieka, i ten lazur, który tak bije w oczy, i piaseczek gorący. Miejcie coś z tego naszego lata tutaj. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Uściskaj chłopaków, koniecznie. Bardzo chętnie. Dziękuję wam bardzo i też was mocno ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek.